Uczestnicy 10. edycji programu Rolnik Szuka Żony szybko zyskali zaciekawienie widzów. Zdecydowanie najwięcej emocji wywołuje Waldemar Gilas z Fakości. Fakt odwiedził go w jego posiadłości. Pokazał nam, jak naprawdę wygląda jego dom i gospodarstwo. Kujawianin Waldemar Gilias, zwany przez przyjaciół Waldi, ma 41 lat, oczy piwne, 184 cm wzrostu i 83 kg żywej wagi. Z wykształcenia jest specjalista od turystyki i hotelarstwa, ale zamiłowania i rodzinnego dziedzictwa zajmuje się rolnictwem. Trzy lata temu rozwiódł się z żoną, ale jest dumnym tatą 7-letniego Darka. Waldek wywołał niemały skandal, gdy okazało się, że szuka miłości nie tylko w programie TVP, ale i poza nim. Gdy wyszło to na jaw, że koresponduje z kobietą, która nie bierze udziału w show, reżyser poprosił go, aby przed kamerami zadzwonił do swojej znajomej i zakończył tę relację. To, w jaki sposób to zrobił, oburzyło wielu internautów i fanów programu. I teraz każde słowo i gest Waldemara są bez taryfy ulgowej komentowane przez internautów. Waldemar odziedziczył gospodarstwo po rodzicach. Waldemar zamieszkuje jedną z wiosek pod Pakością. Gospodarstwo rolne odziedziczył po rodzicach. Rolnictwo to moja pasja. Tata bardzo pomaga mi w gospodarstwie. Gdyby nie on, to podejrzewam, nie poradziłbym sobie tutaj, wyznał w programie Rolnik Szuka Żony. Redakcja Faktu postawiła sprawdzić, jak wygląda dom kontrowersyjnego uczestnika randkowego show. I czy Waldemar faktycznie bywa obcesowy? Naszego reportera przyjął bardzo serdecznie. I powiedział, że choć mierzy się z krytyką, występów w show nie żałuje. Życie po programie zmieniło się o 180 stopni. Program dał mi wiele pewności siebie. Cieszę się, że podjąłem decyzję o uczestnictwie. Życie przed programem było zdecydowanie spokojniejsze, nie było takiej intensywności jak po programie. Dużo się wydarzyło, powiedział nam Waldemar. Waldemar odprowadza fakt po swoim domu i gospodarstwie. Waldemar mieszka w przestronnym dwupiętrowym domu w kolorze kremowym. O swoich pasjach opowiedział nam w jadalni, która zdobi obraz ostatniej wieczerzy. Najbardziej dumny Waldemar jest jednak ze swojego prywatnego kina. W przestronnej biblioteczce Rolnik trzyma nie tylko płyty DVD, ale i kasety VHS. Bezsprzecznie moją największą pasją jest kino. Gdy miałem 10 lat, moi rodzice spełnili moje największe marzenie i kupili mi magnetowid. Tak zaraziłem się pasją kina, kaset wideo, że obejrzałem ponad 7 tysięcy filmów, opowiedział nam Waldemar. Rolnik pokazał nam również, jak wygląda jego gospodarstwo i jak dba o swoje krowy. Wstaję koło 6:30 i idę doglądać swoje bydło. Mam krowy, jałówki i byki.
Łącznie 40, powiedział nam Waldemar.